Wyniki testów u przedstawicieli Rady Ministrów nie potwierdziły koronawirusa. Ministrowie i ich współpracownicy zostali poddani badaniom po wykryciu wirusa u ministra środowiska Michała Wosia. Sytuacja zmusiła prezydenta Andrzeja Dudę do przesunięcia posiedzenia Rady Gabinetowej. Spotkanie odbędzie się jutro. Już teraz wiemy, że epidemia koronawirusa będzie kosztować poszczególne kraje kwoty liczone w miliardach. Wiele państw nie uniknie recesji. To jeszcze dziś nie grozi Polsce, ale potrzebne są pilne działania. Dlatego prezydent Andrzej Duda zwołał na dziś Radę Gabinetową. Chcę omówić z rządem przyjęcie konkretnego pakietu pomocowego dla przedsiębiorców i naszej gospodarki. Ta sytuacja pokazuje, jak ważna jest ścisła i zgodna współpraca prezydenta z rządem. Plany pokrzyżowała jednak ta informacja. Po stwierdzeniu wczoraj koronawirusa u pracownika Lasów Państwowych, z którym miałem kontakt, poddałem się kwarantannie i wykonałem badanie. Test dał wynik pozytywny. Napisał na Twitterze minister środowiska Michał Woś. Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o przełożeniu posiedzenia Rady. Po konsultacjach z ministrem zdrowia, z głównym inspektorem sanitarnym i panem premierem, zresztą które trwały wczoraj też w nocy, podjąłem decyzję o tym, że dzisiejsza Rada Gabinetowa nie odbędzie się z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich uczestników, z uwagi na to, żeby zachować procedury. Ministrowie, którzy mieli kontakt z ministrem Wosiem, zostali poddani kwarantannie. Sytuacja nie sparaliżowała jednak prac rządu. Pracujemy zdalnie, teraz bardzo wielu Polaków pracuje zdalnie. Uchwały i decyzje Rada Ministrów może podejmować zgodnie z regulaminem pracy rządu w trybie obiegowy. Mówił szef kancelarii premiera minister Michał Dworczyk. Ministrowie zostali poddani testom na obecność koronawirusa. Ta grupa, która była na Radzie Ministrów, została przebadana. Wszystkie te wyniki są ujemne. Mówił minister zdrowia profesor Łukasz Szumowski. Łącznie przebadano kilkadziesiąt osób, które miały bezpośredni kontakt z panem ministrem i chcemy tutaj być bardzo dokładni. To są osoby z Rady Ministrów, ale również na przykład osoby, które jeżdżą w samochodach z członkami rządu, czy kierowcy, czy ochrona. To wszystkie te osoby były przebadane. Wszystkie te osoby zostały zwolnione z kwarantanny i mogą wrócić do pracy.